Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na kursie pierwszej pomocy, a właściwie na wideokursie. Chcemy zaprosić Was do kilku lekcji, bardzo podstawowych, ale bardzo istotnych. Lekcji, z których dowiecie się, jak zachować się w sytuacji, kiedy osoba dorosła jest w stanie zagrożenia życia. W toku tego kursu powiemy o tym, co robić z osobą nieprzytomną, jak zachować się, jeśli by nie oddychała, jak wezwać pomoc, ale również jak użyć defibrylatora AED i jak uciskać klatkę. Również powiemy parę słów o tym, jak rozmawiać z poszkodowanym przytomnym w czasie oczekiwania na przyjazd pogotowia, w jakiej pozycji powinien czekać na karetkę i jakie jeszcze czynności podjąć, czekając właśnie na pomoc. Pokażę Wam również, jak założyć chustę trójkątną w przypadku podejrzenia złamania ręki. Powiem dwa słowa o tym, jak zatamować masywny krwotok. No i to będzie taki komplet informacji podstawowych, ale bardzo niezbędnych, które mogą realnie zmienić zupełnie sytuację i zadecydować o tym, że ktoś dzięki Tobie przeżyje. Na początku kursu chcę mocno podkreślić, że pierwsza pomoc to taka przestrzeń, w której masz prawo zrobić błędy. Więc oczywiście im masz więcej wiedzy, tym lepiej, ale pamiętaj, że najważniejsze jest, żeby odważnie działać, a nie żeby działać perfekcyjnie. Więc zobacz wszystkie odcinki tego kursu raz, być może dwa, trzy razy. Jeżeli masz jakieś pytania, napisz do nas, bardzo chętnie odpowiemy na te Twoje pytania, ale też pamiętaj, że nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie wszystkich kwestii, wszystkich przykładów poruszyć tutaj w toku tego wideokursu, to w dalszym ciągu, jeśli znajdziesz się raz w takiej sytuacji złożonej, trudnej, to i tak próbuj działać, nawet mając tę podstawową wiedzę. W pierwszej pomocy działanie odważne i szybkie ratuje życie i do tego przede wszystkim na wstępie bardzo chcę Was przekonać. Miłego oglądania, trzymam kciuki za to, żeby ta wiedza zbudowała taki spokój w Waszej głowie, no i tak naprawdę również trzymam kciuki za to, żeby zbyt często się nie przydawała. Powodzenia!